Cześć, mano, witajcie, z tej strony Mr. Adam 15 i tam serdecznie w kolejnym sprawdzaniu map. Dzisiaj nowe łany na ekranie, no i czy to będzie nowa supermapa? Zobaczymy, jak na razie jesteśmy na gospodarstwie, które już jest stworzone, więc to jest jakiś taki troszeczkę plus tego, co było ostatnio, bo nie było gospodarstw. Tutaj zaczynamy już z gospodarstwa, które czy jest do kupienia, czy już jest kupione, zobaczymy, już jest kupione. Jak widzicie, klimat typowy z moich stron, także się wyrażę, czyli okolice, czyli województwo łódzkie i bardzo tam dużo takich pól jest płaskich, długich i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie tylko w łódzkim, pewnie w innych miejscach też, ale ja po prostu pamiętam ze swoich okolic, ze swojego życia młodzieńczego, że właśnie takie tam było, dlatego ja zawsze gdzieś lubię to, ale człowiek się uczy i też poznaje nowe okolice, ale dobra, mniejsza z tym, jesteśmy na gospodarstwie bardzo ładnym. Dodajmy, że wszystko jest w kosteczce, bardzo ładnej kosteczce. Są tutaj oczywiście pochowane już podstawowe maszyny w garażach. Mamy John Deere, proszę bardzo. Mamy jakieś tam maszynki, więc tutaj już nie będę dalej wchodził. Chyba tu już jest kolejny garaż. Tutaj też coś mamy. Tak, mamy kolejnego John Deere'a. Tutaj siewka, opryskiwacze. Bardzo ładnie tego dużo jest. Kolejny ciągnik, a tu jest taka przerwa. Kolejny ciągnik i ładowarka i miejsce na bele, klepisko, na zboże, jak zwał, tak zwał. Można sobie takie coś zrobić. Tutaj kolejne miejsce. Przejazdówka? Nie, tutaj garaż, samochodóweczka. I tu jeszcze mamy coś. Tu będzie kombajn? A jak, skurde, kombajnik, ślicznie. Powiem szczerze, bardzo ładna gospodara pod tym względem, żeby to wszystko pochować. Ale my idziemy dalej. Musimy trochę przyspieszyć, przez te krzaki przejść, bo tutaj z tyłu się też rzeczy dzieją. Nie będę już otwierał 1000 bram. Mamy rozrzutniczek, mamy beczkę, mamy pryzmę na kiszoneczkę. Mamy też oborę. Zarazem też bardzo ładną oborę, dodajmy. Mamy z tyłu pola, które no oczywiście są wąskie, długie i swoje już tutaj mają. Mamy też chyba tutaj coś takiego, jak... No, nie mamy nigdzie, czemu mi się nie pali, szkoda. Nikt w oryginale się to nie zasiało niestety, ale coś z względem chyba żyta, tak jak dobrze pamiętam, to chyba było pod... podpisane, mniejsze z tym zielone, że to coś takiego, ale niechaj tak będzie, całej reszty nie zniknęło, chociaż bardzo mnie ciekawi jedna rzecz, którą bawełna, tak, bawełna jest przerobiona, no jakby poplon, tak to rozumiem tutaj, bo biegałem już po tej mapie wcześniej i patrzę, coś nowego, coś pięknego i dla mnie to jest zajebisty poplon. I ta bawełna tak wygląda, więc naprawdę o wiele bardziej wolę bawełnę, przepraszam, wolę to niż bawełnę, więc super, dla mnie ogromny plus dla autora za to, co stworzył zamiast bawełny, bo to naprawdę na ogromny plus i o wiele lepiej to wygląda. Tutaj jeszcze na gospie wracając, mamy dwa biny, mamy przyczepę, ale to jest wszystko w oryginałce, więc tym się zbytnio nie przejmuję, bo to jest rzecz, którą możemy sobie pokombinać. No zobaczcie, teraz jakby tutaj miała rosnąć bawełna, to by była masakra, a tak to jest naprawdę zajebisty. Klimacik, idziemy do sąsiadów, bo wszędzie się pali, tutaj w piecu widzę, bo kominy niemiłosiernie latają. Czy to jest statyczny? Tak, to jest statyczny tutaj, statyczne gospodarstwo. Tutaj też jest statyczne gospodarstwo, ale pan sobie... Pani, przepraszam panią, że tak pomyliłem. Tutaj też pani sobie chodzi. Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam mapy, na którym są statyczne budynki, statyczna wieś, gdzie nie jedzie się i nie ma nic. Chociaż, tak szczerze mówiąc, jest to mega płaska mapa. Bo to, że ja widzę tamto zakończenie mapy, to już mi mówi, że to są zajebiste klimaty jak u mnie. Bo u mnie też niekiedy tak jest, że stoi się na jednej stronie, inaczej, w jednym miejscu na jakiejś wsi i widzi się trzy wsie do przodu. Więc no tu pod tym względem się nie dziwię. Są jakieś tam górki, dołki, no okej, nie jest to płaskie jak stół, ale jeżeli chodzi o teren, jest strasznie pusty też zarazem, no bo widać takie rzeczy. No ale dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy na dole, więc nie biegniemy w ogóle w złą stronę, pobiegliśmy sobie popatrzeć. Mamy ruch drogowy oczywiście, a jeżeli mamy ruch drogowy, to pewnie też mamy ruch pieszych, chociaż ta pani chodziła, więc ruch pieszych też jest grany. Idziemy sobie dalej zobaczyć, co my tutaj mamy. Tu mamy kolejne statyczne gospodarstwo, na którym też ktoś chodzi, więc bardzo miło, że ktoś pilnuje swoich domostw. Domyślam się, że tutaj nikt nie chodzi, szkoda. Idziemy sobie jeszcze kolejne gospodarstwo zobaczyć, bardzo ładnie.
mówię, na plus ogromny. No pola to jak sam widzicie, wszystko jest na... Jest, no to nie mogę się na to napatrzeć. Włączę sobie tylko znaczniki stref interaktywnych. Chciałem kliknąć, ale mnie zaswędziało coś w rączce. O, teraz już jest lepiej. Bardzo ładne są te pola. Lubię, no mówię, ten klimat to mi się nigdy chyba nie znudzi. Tak coś czuję. Tu mamy wszystko związane z tartakiem, to jest pewne. Jak to się nazywa, czy to jest zwykły wiejski tartak, więc na wiejskim tartaku dużo miejsca. Coś czuję sklep GS, bo oczywiście ogromna spółdzielnia mlecza, a nie, spółdzielnia mleczarska, czyli będzie mleczarnia. Mała ceglana mleczarnia, a już myślałem, że jakiś GS, nie zauważyłem tkanek, no wszystko wszystkim, ale też mogę takie rzeczy nie zauważyć. I oczywiście piękna mapa, piękny znak, nowe lany. Więc jesteśmy już nastawieni, że ta strona jest ogarnięta. Fajna wioska ogólnie, że są pola podzielone, gdzieś tu jakiś kolejny budynek, jest ta gospa, więc już zawsze coś w oryginalce macie, jeżeli nie lubicie oczywiście budować, bo też tak może być. Ale my lecimy dalej i my lecimy dalej, gdzie jest kolejne gospodarstwo, czy nie, no to jest statyczne, bo ktoś chodzi. Średnio, żeby ktoś na moim gospodarstwie chodził. Skup zbożowy Silos na rzepak oraz skup zbożowy Nowych Łanach i skup słomy. Czyli mamy tutaj skup typowy. Fajnie wymyślone, że to jest u jakiegoś tam gospodarza. Na ogromny plus. Czyli tak, co tu mamy? Tu chyba mamy kolejny skup w środku. Tak jest. Tu mamy skup zboża i to bardzo ładnie tutaj nam jakiś pan gospodarz to zrobił. I gdzieś tu... Tutaj mamy zrobione, no dobra, tu jest już in minus. Nie dość, że jakoś dziwnie w ogóle wygląda ten, no dobra, nie patrzę na to. Tu powinien stać to, ten trigger powinien stać tu, w tym miejscu, więc to już jest in minus, chyba pierwsze jak na razie. Bo no wiadomo, że o to chodzi, no skup belek, są belki tutaj, ale czemu akurat to tutaj jest, to jeszcze przy polu, więc to tak... No niestety 2 na 10, tutaj jakaś oborka, ale to nas nie interesuje. Idziemy sobie dalej zobaczyć kolejne gospodarstwo. Idąc dalej, o kurwa, tutaj jakiś bomber mieszka, Fynd, Deutsche. Tutaj coś mamy ciekawego? Tutaj mamy handlarza zwierzętami, proszę bardzo. Możemy sobie oczywiście wybrać, mamy dwie obory, na którą chcemy coś przetransportować. Mamy dwie obory? Czyli znaczy, że mamy jakąś drugą gospodarkę gdzieś tutaj jeszcze z kitraną, no bo tak by to wyglądało. Ale dobra, na razie się to nie wnika. Mamy remizę strażacką, jedziesz tym samochodem. Bardzo ładnie tutaj zrobiona ogólnie remiza. Na plus, kolejne statyczne gospodarstwo. Tak, możemy sobie lecieć. No, chciałem GS-a i mam GS-a, czyli gminną spółdzielnę samopomoc chłopską i taką rzecz tutaj też dostaliśmy. I domyślam się, że ten sklep GS... Jest opisany sklepu Jana, sklepu Mirka jeszcze nas czeka, o, bo żebym sobie tak przeklikał. No w sklepie domyślam się, że będzie to jajka, mleko. Czy wełna też? Nie. Ale mąka, chleb, takie tam wszystkie ciasta, pierdoły, wytwory, co nam się żywnie podoba. Idziemy sobie dalej. No wioska naprawdę na ogromny plus, bo lubię, tak jak mówiłem wcześniej, że coś takiego tu jest, że Jezus, idę pola. Nudne, naprawdę, w życiu realnym są nudne, ale dla mnie taki klimat dają, że no, jest coś pięknego. Tu coś jest, bo mamy triggera i domyślam się, że tu jest jakiś właśnie skup u Mirka, u Janka, u Franka, bo sklepu Mirka, skupu Mirka, no, z drugiej strony spoko, tylko poczekajcie, otworzymy z drugiej strony, aha, czyli po prostu... Wyjazdu nie ma. Zawijamy z powrotem i wyjeżdżamy tym samym wjazdem. Ok. Więc biegniemy sobie dalej. Tutaj jest też statik. A tutaj... Co my mamy tutaj? Tu mamy chyba drugie gospodarstwo, proszę Państwa. Bo mamy kolejną oborę. I tak jest, mały silos zbożowy. I jest kolejna gospa, która tutaj została wytworzona. Czyli mamy dwie gospy w podstawie. Gdzieś mnie dobrze tego handlarza zdziwiło to, że są dwie obory do wyboru, a tam była tylko jedna. Tu sobie możemy otworzyć, jak sami widzicie, oborkę, do niej wejść na spokojnie, ale już ciężko z wyjściem. Będziemy mieli, znaczy mamy wiatkę, mamy też garaż, gorzej z tym otwieraniem tutaj, nie ma za co pociągnąć. Jest lampa, coś tam się świeci i w stodole, co my tu mamy? W stodole dużo miejsca, całkiem sporo miejsca, wszędzie się lampy palą, już postawię.
I dodatkowo tutaj gdzieś jakieś pola też należą do tej gospodarki, tak czy siak, bo przeważnie zawsze gdzieś, tak jak u mnie to było, w rodzince, czy po prostu tam na wsi, gdzie się wychowałem, przeważnie te wszystkie pola naokoło tej gospy, czy z przodu, czy z tyłu, bo to tak przeważnie było, że na przykład jak idzie ciągłością wioska, to tak jak tu można sobie to bardziej podzielić, czyli pola te dwa i tamte pewnie też dwa albo jedno za stodołą. O, jedno akurat tu jest zrobione, należy do danego gospodarstwa. Tak to przeważnie było kiedyś, tak to jest do dzisiaj, ale właśnie na takich wioskach, gdzie to wszystko jest razem, no nie wiem jak należą takie pola, jak są tutaj obok, ale to już nie mnie o to oceniać, tylko ja tak bardziej wam mówię z tego, co ja przeżyłem. Czyli tak jak dobrze myślałem, mamy tutaj dwa gospodarstwa, czyli jest na ogromny plus tutaj to. Tutaj musimy jeszcze skoczyć, więc co? Lecimy w lewą stronę, potem w prawą. Albo nie, pójdziemy w prawo, bo tu jest mniej rzeczy i skończymy na lewej stronie, gdzieś tam w oddali. Tu mamy... Co my tu mamy? Przędzalnię możemy sobie kupić. I też ta przędzalnia tutaj jest, bardzo ładnie. Fajna firma, bo na takiej mapie, gdzie jest naprawdę pustka, taka firma jest na plus, bo zawsze tu coś nowego pokazuje. Kurczę, no fajnie, podobały mi się te wioseczki, podobały mi się to, że te budynki i statyczne gospodarstwa są. Pola też na plus, tutaj też jest no, kolejny gdzieś tam nie pustka, tylko naprawdę sporo, duża mapa waży po raz kolejny. Gdzieś jakaś mapa waży ponad gigata, aż byłem w szoku, że dwie mapy pod rząd, które sprawdzam, no są dowalone, jeżeli chodzi o wagę. Tutaj chyba budynki ważą tyle, no bo nie wiem co innego. Stacja benzynowa? To by było na tyle z altankami. No takie rzeczy jeszcze nie widziałem. Ale naprawdę fajnie, fajnie. Podoba mi się mapa bardzo. Nie widzę tam, nie widzę jakichś takich błędów strasznych. Jesteśmy tam na sklepie rolniczo-technicznym Grenet. I na tym Grenet, kurczę, znowu zrobiłem ten sam błąd co wcześniej, na poprzednim odcinku, ale myślę, że dzisiaj mi na odcinku nie wyłączy go. Ale daj Boże, by tak było. Jesteśmy na sklepie, tu można sobie i kupić maszynkę, no i też oczywiście naprawić. Kolejnie, biegniemy sobie dalej. Z każdego komina zapierdziela dym. Coś pięknego, że autor też takie coś sprawdził. Kurde, mamy kościół, mamy cmentarz. To kościoła, jeżeli chodzi... Ej, ogólnie to nie wiem, czy mi się kojarzy taki kościół. Boże, pani, jak szybko weszło. Pani był kusła, a tam się... Msza zaczęła. Ej, poczekajcie, co się będzie działo tutaj? Czy tylko ktoś wgrał dźwięki, jak ktoś gra na organach ładnie? Chyba tylko organa. A ładnie. Wybiegłem naokoło. Ładnie wgrane. Mega mi się to podoba. Jeszcze troszeczkę na plus, jeżeli chodzi o cmentarz, bo nie ma żadnych tabliczek, czyli nie ma nic wymyślonego, ale jest jakby takie typowe nagrobki, jakie być powinny. Ja lubię nawet na takie rzeczy patrzeć. Ślicznie grają, naprawdę. Szapoba, czapki z głów, bo takie rzeczy naprawdę ja lubię. Dobra, jesteśmy w jakimś sklepie. Niech to sobie zapiszę. Sklep wiejski. Sklep wiejski, czyli wszystko, co można pewnie tutaj przywiezie się i będzie pięknie, więc tutaj się nie skupiam na tym. Naprawdę na... Jeżeli chodzi o wioski, ja uwielbiam coś takiego, więc no, u mnie macie zawsze... Ogromne plusy za to. Skup okopowy u Jana i skup u Jana. No Jan tutaj od Mirka jest no większym bambrem. Chociaż, no nie, dobra, tu jest syp, myślałem, że wysypuje zboże na cement. Nie no, tutaj szacun jest o wiele lepszym bambrem, tak jak już mówiłem. Dwa fajne skupy, w ogóle inaczej skonstruowane, więc na plus. I gdzieś tu jeszcze jest zjazd i coś tu jeszcze jest. A tutaj mamy na pewno wapno i kamienie, bo to już widać i trzy w jednym. Jak robią z tego kawę trzy w jednym, to ja dziękuję. Z wapna? Nie, ale stacja wapna i skup kamieni polnych, tak to się nazywa, proszę państwa. Nie no, super, super. Jeżeli ktoś lubi płaski teren, po pierwsze. Jak ktoś lubi takie wąskie, długie pola, gdy ktoś lubi zajebiste gospodarstwa,
Przepraszam, zajebiste wioski, bo te to można nazwać jako zajebista wioska. Ten, kto stworzył tą wioskę, naprawdę skupił się na każdym detalu, żeby to statycznie wyglądało cudownie, bo nie oszukujmy się, czy tamta strona mapy, czy ta strona tutaj tej wioski, czy nawet tu ten kościół, każde statyczne gospodarstwo, czy po prostu każdy dom naprawdę zajebiście tu wygląda i nawet tu gdzieś w polach też jest parę domków, tutaj nawet jakiś opuszczony dom jest, też się takie rzeczy zdarzają i to jest, o Jezus, to jest taki klimat w tym momencie tutaj, bo wiele gdzieś tam razy jak się jeździło z chłopakami, to widziało się gdzieś takie opuszczone domy w krzakach zarośnięte, tutaj naprawdę ogromny szacun, tu się ktoś dopiero buduje, nie no, mówię, dla mnie bomba jest, teraz dwie fajne mapy, te dwie mapy, które teraz wyszły są bardzo fajne i naprawdę na ogromny plus. Powiem szczerze, że chętnie bym pograł sobie na takich mapach i prawdopodobnie właśnie na takich mapach będą let's play'e, bo tak trochę szkoda je omijać, a no wiem, że one do żadnej serii się nie przydadzą. Wiadomo, że byłaby fajna seria. Dziś nadal cały czas w głowie szukam tego wymarzonego singla. Ale w tym jest największy problem, że ja muszę po pierwsze znać fajną mapę, która dobrze się będzie rozwijać. Po drugie muszę wymyśleć coś takiego, co ani wam, ani mi nie znudzi się tak jak zawsze po 10 odcinkach, bo przeważnie tak to z wami jest, bo ze mną trochę jest mniejszy problem, bo ja tak szybko się czymś nie nudzę. Tylko po prostu już później, jeżeli mam nagrywać dla paru osób, to no, wolę zrobić po prostu coś innego, a do tego jeszcze muszę dojść. Może, że sami macie pomysły, ja na razie zostaję przy let's playach, a później jak coś wpadnie fajnego, to po prostu zobaczycie na odcinkach. Ale na razie skupiam się na tym, co mamy, a ja wam serdecznie dziękuję, jeżeli mapa się spodobała, zostawcie łapeczkę w górę i czekajcie na kolejne sprawdzenie map, bo jak na razie w tygodniu jednym mieliśmy dwa sprawdzania. To jest hit, to jest ogromna rzadkość, ale ja się z tego ogromnie cieszę, że takie coś się udało, więc do następnego, na razie, pa pa!